No, muszę się odezwać, nie ma rady. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. No i cóż ja mogę, biedna sierota, powiedzieć. Przed moi tutaj poprzednicy mądre rzeczy mówili, ja nie korzystam, przepraszam, z żadnych pomocy naukowych, ekranów, Exceli i innych rzeczy, tylko z głowy, czyli z niczego spróbuję coś powiedzieć. Historia. Rok 1960 albo 61. Nie trudno wyliczyć, że jest to 50 do 55 lat mniej więcej. Jest telewizja, ale początki czarno-biała, nie uwierzycie. Jest Polskie Radio, dwa programy, w którym leci muzyka ludowa narodów Związku Radzieckiego, muzyka polska oraz narodów bratnich i tak dalej. No i pojawia się takie fajne takie zjawisko, mianowicie rozgłośnia harcerska. Ona była harcerska głównie z nazwy, ale po prostu harcerstwo miało wtedy przody, w związku z tym wydziadowało od wojska jakąś rozgłośnię, która służyła do zagłuszania wolnej Europy, jakąś radiostację, prawda, i amatorsko tam zrobili. A charakteryzowało się to tym, że troszkę nadawali wiadomości harcerskich ZHP, a trochę muzyki, jak się wtedy mówiło, big beatu, o którym się w Polsce słyszało, dopiero się pojawiały kasety, nie zmiadam jakie kasety, winyle jakieś pojedyncze, i to jak ktoś miał rodziców, którzy przywozili mu z zagranicy, Presley dopiero zaczynał karierę i tak dalej. No i zupełnym przypadkiem w tej rozgłośni wziąłem, że tak powiem, udział. Mianowicie no, praktykantka, która miała tam w szkole lekcję, powiedziała: Tomuś, powiedz gościom wierszyk. Tomuś powiedział wierszyk, powiedziała: bardzo fajnie mówisz, to przyjdź do nas. No i tak się zaczęło. Oczywiście poszło to dalej, ale dalej było radio. Długo jeszcze było radio, gdzie byłem zawodowym lektorem, a jakże dużo czytałem. I dopiero wtedy się wzięła telewizja i dopiero później zaczęły się parę programów telewizyjnych, a później kasety wideo i tak dalej, i tak dalej. Dziś rzeczywiście jestem już jednym z najstarszych lektorów. Starszy jest ode mnie już chyba tylko Ksawery Jasiński, który dobiega osiemdziesiątki i jeszcze czyta, chociaż już go żona przyprowadza i tak dalej, no ale świetnie to robi. Właśnie on przeczytał w pierwszej linii metra komunikaty, no a teraz szukają już tam, no ale to mniejsza z tym, to nie chcę dygresji robić. No ale w każdym razie jestem jednym z najpopularniejszych głosów, może najbardziej rozpoznawalnych, głównie dzięki tej komunikacji miejskiej. Co prawda ostatnio ja już też mało pracuję i na przykład zasłynąłem i mój głos, że tak powiem, że ta formułka czytał Tomasz Knapik na końcu, to się wzięła z filmów fabularnych, bo wtedy się tak mówiło, a dziś fabularnych, zwróćcie uwagę, ja prawie nie czytam, jakieś drobiazgi typu właśnie jakieś dwie spłukane dziewczyny, jakieś tam takie rzeczy, ale kiedyś to cały Polsat to był właśnie Strażnik Teksasu, tam i takie różne rzeczy, to był Knapik. Więc no... Ale była cała dyskusja, zresztą już nie chcę do tego wracać, ogromna dyskusja pod tytułem lektor, dubbing czy napisy. No i mówię, no ja wziąłem sobie do serca, skoro tak krytykują tych lektorów, chociaż mówię vox populi, vox dei, czyli ludzie chcą lektora i koniec, kropka. No więc to, ale nie mnie o tym dyskutować, mówię, jestem zaangażowany w to, że tak powiem, bezpośrednią stroną tego, więc to jest tak, jakby kata pytać, czy jest za karą śmierci, czy przeciw to, czy ja jestem za lektorem, czy za napisami. No, no co ja mogę powiedzieć? Więc raczej inne rzeczy, ale ponieważ mam dużo wolnego czasu, jestem praktycznie na emeryturze, to zacząłem być również rozpoznawalny, bo udzielam od czasu do czasu jakichś wywiadów. Proszą mnie, tak samo do Was przyjechałem, mili, żeby tutaj pogadać trochę i ponudzić. Ale właśnie zacząłem, i to co mnie zdumiało osobiście, na przykład właśnie studenci, czyli w ogóle pokolenie... Oho. I oni żyją, nie no, ale no znaczy, no to ich rodzice to jeszcze, no, prawda, więc to mnie zdziwiło. Ale właśnie miałem jakieś spotkania na SGH,
gdzie przyszło kilkaset osób, na w szkole dziennikarstwa takiej, innej, no i zaczęła być i twarz rozpoznawalna, więc trochę na tym zyskałem. Poza tym jakieś właśnie wywiady w typu w Gazecie Wyborczej, tam gdzieś tam ze zdjęciem, a jakże, no na YouTubie parę rzeczy, na, no i było tego, więc już zacząłem być trochę rozpoznawalny. I chciałbym oczywiście, ponieważ to nie jest spotkanie interaktywne, a te spotkania ze studentami to były interaktywne, więcej było pytań niż, prawda, i to nieraz kłopotliwych, więc może ja to podsumuję w ten sposób, że odpowiem na parę pytań, których mi nie zadacie, na które, że tak powiem, ciągle odpowiadam. Właśnie jak się zaczęło, to już powiedziałem, bo każdy pyta, a jak to się zaczęło, no i ja wtedy o tej rozgłośni harcerskiej nawijam, a teraz jest właśnie pytania dalej, no i właśnie już służę. Na przykład jest też pytanie, bardzo często mi zadawane, na jakie pytania nie odpowiadam, no to już mówię. Nie odpowiadam na pytania, albo bardzo niechętnie odpowiadam, na pytania o celebrytów. Czyli, słuchaj, ty pracujesz w tej telewizji. Czy ona to była żoną tego, a teraz jest żoną tego? Ja mówię, tak, pierwsze słyszę. No jak to, nie wiem, nie wiem, no. A z kim Czubówna ma dziecko? No, Rany Boskie, no nie ze mną mówię, no ale... Ale dobrze. Więc to jest właśnie, mówię, no jakieś... No bardzo nie lubię i wtedy uważają, że ja albo się podszywam i wcale nie pracuję w tej telewizji, albo jestem przygłup jakiś, albo wiem i nie chcę powiedzieć, co jest jeszcze gorsze, więc mówię, nie wiem i nie chcę powiedzieć. Absolutnie się brzydzę pomponikiem, pupilkiem tam innym, galą i tak dalej. Mnie to nie obchodzi, a ja na szczęście nie jestem aż tak popularny, żeby być celebrytą i żeby o mnie pisano, że tam wystąpiłem na balu jakimś i tak dalej, w towarzystwie i tu wymieniona jakaś jest, prawda? Chyba, że z jakąś gwiazdą, no już tu się śmiałem w kuluarach, że jak z Gesslerową bym wystąpił, no to może ewentualnie by napisano coś tam na ten temat w gali, ale na szczęście więc na takie pytania nie odpowiadam. Niechętnie odpowiadam na pytania osobiste, bo to mówię, to jest, no ale dobra, no nie mam też się czego powodu wstydzić, żebym, chociaż nieraz zostaje, bo dzisiaj jest hejt popularny, już parę razy się doczekałem wpisów jakichś, że jestem właśnie stary komuch, który w ogóle był, a prawie z Aurory strzelałem, bo od tego się zaczęło, no, a w każdym razie byłem tutaj partyjny i tak dalej. Nieprawda, bo nie byłem, bo nie musiałem zresztą. Wprawdzie połowa w kraju była partyjna, jak nie lepiej, ale no, akurat, przepraszam, ani w jednym zawodzie, ani w drugim, bo jestem, nie mówiłem, chłoporobotnikiem, czyli dwuzawodowcem, bo byłem i studentem, prawda, i wykładowcą, i jestem lektorem. Więc też bardzo niechętnie na takie pytania odpowiadam. Też pytano mnie, czego bym nie przeczytał. Bardzo często. No więc mówię, nie przeczytałbym spotów wyborczych. Bo teraz wszystkie prawie komitety, przepraszam, oprócz Korwina się zwróciły. Czy ja bym nie zechciał? Więc krzyczę, nie, nie zechciałbym. Dlaczego? Znowu z tych samych powodów, proszę Państwa, że ludzie... czytaj tłum, tak troszkę traktuje to jakoś zupełnie nie tak jak trzeba. To znaczy też mój brat jest akurat adwokatem i to samo mówi, że ma, że ktoś mówi, jak pan może bronić takiego bydlaka, no. To jest mój zawód, no. To ja, a kogo mam bronić? Aniołów nie trzeba bronić, oni się sami obronią, a w ogóle nie występują przed sądem, no. No tylko można bronić przestępców, prawda? Więc ja to samo, no. Jeżeli przeczytam jakąś reklamówkę dla, nie daj Boże, właśnie lewicy, no to potwierdzę, no jasne, no partyjny, w ogóle już tutaj jest ukryty beton i kolega Millera z Piaskownicy, no. A przeczytam, no dobra, no. A przeczytam jakąś reklamówkę dla, znaczy reklamówkę, no, spot taki właśnie wyborczy jakiś dla PiSu czy coś, no to Boże kochany, no to moherowy beret leży na kolanach, na Częstochowy na pielgrzymki chodzi, no. Więc dlatego wolę nie, bo to jest moja sprawa, na kogo ja głosuję, jakie mam przekonania polityczne. A ludzie to niestety utożsamiają, jest to, co zawsze mówię, jakaś ten biedny aktor z jakiegoś serialu typu tam M jak miłość czy innej, coś właśnie, dostał od babci parasolką na ulicy po łbie, bo właśnie bo ty żeś łobuzie ją w ciąży zostawił i babcia lała tą parasolką zupełnie raz koło razu i nie wytłumaczy się babci, że to jest bidny aktor, który tam zagrał, a nie właśnie jakiś tutaj taki, więc to są, mówię, pytania, na które bardzo niechętnie odpowiadam, ale na wszelkie inne proszę bardzo i wszelkich innych jest masę.
Także na przykład bardzo często pytają mnie o to, o różne wpadki i takie dziwne historie. Otóż proszę Państwa, ja zawsze wtedy też odpowiadam, że romantyzm zawodu lektora to już się dawno skończył. To znaczy, on był, jak się czytało, na żywo. Bo wtedy każda pomyłka lektorska szła w naród. Co prawda niedawno miałem taką pomyłkę na festiwalu w tym roku Transatlantyk. Właśnie występowałem, tam jeszcze był i Brzostyński, i Olejniczak, i Borowiec, i jeszcze paru lektorów, ale jako gwóźdź programu miało być czytanie filmu na żywo w kinie tam studyjnym. No i cwaniaki mnie wypchnęli do tego i dałem dupy, proszę Państwa, równo jak motylek, albowiem, tak, albowiem, no co prawda ja wiem, że nie moja wina, ale dali mi, ja już się trochę zdziwiłem, bo dali mi listę dialogową. No dobra, no lista jest. Na liście było napisane 86 minut. No dobrze. A no tyle się nastawiłem, bo się tam umawiałem na bankiet później, więc to ja, a później patrzę, to oni chłopcy mówią w kabinie, no ale ten film ma 135 minut. No już powinno moją czujność obudzić, ale nie obudziło. No i bardzo nam fajnie szło do 11 minuty. Kiedy się okazało, że oni mieli dwie listy, jedna była do wersji skróconej, tej 86 minut, i ją mi dali, a druga lista była do wersji reżyserskiej rozszerzonej, której mi nie dali. No, no proszę Państwa, no co można zrobić? Tam były naprawdę, ale jakoś mi donieśli, przeprosiłem, donieśli mi tę listę po 15 minutach i można było pojechać, ale no, jak widać, o właśnie takie wpadki się zdarzały, no ale teraz to jest praktycznie niemożliwe, bo wszystko się nagrywa. I w związku z powyższym, mało tego, nagrywa się bardzo sprawnie, bo w tej chwili jest cyfrowy zapis na komputer, na bez żadnych jakichś takich, kiedyś to było, przychodziło się wieczorem czytać film do telewizji, na 20 czytało się ten film i o 22 tam jak się pojechało do domu, do 24 trzeba było zadzwonić do zespołu emisji, nagrało się, jeszcze sprawdzamy, nagrało się, no nagrało się, możesz jutro nie przychodzić, albo w 11 minucie są dropy, przyjeżdżasz rano czytać. No więc takie było to nagranie. To do dzisiaj się gra na komputer i cofa się do kropki. Nie całą scenę, nie całe coś, tylko dosłownie no odrobinkę i już, i jedziemy dalej. Więc to jest jednak pewien komfort. No a kiedyś każdy lektor miał wpadki. Jeszcze do niedawna taka była audycja telewizyjny Kurier Warszawski, czy Teleekspres chociażby, który szedł na żywo. I tam, to nie tylko ja, nie daj Boże, ja też miałem oczywiście, no więc, ale koledzy mieli jeszcze dowcipniejsze, bo sam słyszałem Maćka Gudowskiego, jak właśnie jeszcze chyba 2 lata temu czytał Kurier i ten właśnie warszawski i melduje tak. Był to słynny marsz Mołotowa. No, proszę Państwa, ja słyszałem o koktajlu Mołotowa, może i był marsz Mołotowa, no proszę. Ten marsz śpiewali powstańcy, idąc na ba... No dobrze, no. Bo proszę Państwa, marsz Mołotowa, tak, no i dobra. No. Koledze drugiemu, już nie będę z litości nazwiskami operował. Jeszcze lepszy się, ale to jeszcze było dawno, to było za komuny. Wtedy były tak zwane obligi. Oblig to było w języku Kuriera. Rzecz, która musi pójść, żeby tam, nie wiem, tsunami było, to oblig musi pójść, a cała reszta niekoniecznie. Czyli oblig był z jakiegoś tam posiedzenia egzekutywy Komitetu Warszawskiego w sprawie braku sznurka do stopiowych zajek albo coś równie ważnego. No, wtedy przychodzili też goście do programu na żywo i gość się potrafił rozgadać. To znaczy, ten pokazują tu kończyć, ale dobra, no. No to nie przerwą wiceprezydentowi Warszawy czy coś, więc no ale to się wtedy Kurier nie zmieści, więc wtedy reżyser właśnie mówi i powiedział, tylko nie zapomniał do lektorki powiedzieć. Powiedział do maszyny, czyli do magnetowidu, przewiń się przez następny temat, bo i ustaw się. No, to znaczy, że nie zmieści się następny temat, który był o biednych dzieciach z Lasek. Przypomnę, że może nie musicie wiedzieć, w Laski to jest taka miejscowość pod Warszawą, gdzie jest specjalny ośrodek jeszcze od przedwojny dla niewidomych i ociemniałych dzieci. Dobrze. No to przewinęli się przez Laski, no bo to może pójść dzisiaj, może pójść jutro i może pójść za tydzień, nic się nie stanie, a egzekutywa musi.
Prowadzący zapowiedział, a teraz następny punkt programu i sam słyszałem, lektor zaczyna czytać. Popatrzmy na te smutne twarzyczki o niewidzących oczach. A tu pokazują prezydium mordy. Towarzysze siedzą. Aha, ha, tak. Tak. Towarzysze siedzą na takim minimum jak tych, co za Herodem szli i te niewiniątka rżnęli. Mniej więcej, no a tam lektor brnie. Czy te buźki, czy one są winne temu, co ich spotkało? Trach, materiał zdjęli, lektor do rany, on miał, nie wiem po co tam. To... Ale miałem też podobną wpadkę, wtedy najbardziej się liczyły wpadki polityczne. Był taki okres w telewizji, kiedy, no zresztą akurat muszę powiedzieć, że z lektorów to nikt chyba nie był partyjny, jakoś i tak zaangażowany. Był taki lektor Racławicki. Andrzej Racławicki, on rzeczywiście był, to on wystąpił w stanie wojennym od razu w mundurku i tak właśnie wiadomości prowadził, ale reszta to jakoś była tam, ja w stanie wojennym przez pół roku byłem bez roboty, bo byłem niepewny, więc w ogóle nie do, przepustka nieważna i tak dalej, więc nie, no ale nieważne. Natomiast właśnie wtedy był prezesem Maciuś Szczepański, tak zwany Krwawy Maciek. No. On wyrzucał za nieca takie rzeczy. Ja miałem taką wpadkę słynną, ja o tym mówię. Też film rumuński w drugim programie, nikt nie powinien oglądać, wszyscy oglądali. W nosie dłubie film, mało akcji, nudzę się, siedzę, patrzę. I mam listę, tu jest napisane napis, a dalej do wynajęcia, co oznacza, że pokaże się napis i ja mam oznajmić narodowi do wynajęcia. No dobra, siedzę, mówię w nosie dłubie. O, jest napis, na cały kadr, mam dużo liter. Do wynajęcia, mówię. Odjazd kamery. Jest to klepsydra, tak zwana, na grobie głównego bohatera. Z jego danymi. Nad grobem, nad mogiłą stoją towarzysze partyjni i wdowa i śpiewają w rękach międzynarodówkę, bo to jakieś czasy takie. No, a myślę, coś nie tak. I rzeczywiście, za 5 minut egzekwie się skończyły, wdowa idzie ulicą z dwojgiem dzieci. Jest kartka w oknie przylepiona. Tu trzeba było przeczytać. No i mówię, następnego dnia wszyscy najmniej, ty to mój do wynajęcia. Ha, ha, ha. Zadzwoniła do mnie szefowa redakcji, taka Małgosia była. Zmaciowała mnie od ostatnich. Żebyś ty na Powązkach albo na Brudnie wynajął, żeby cię szlak trafił. No ale wypluła mi, Tomuś, czekamy. Bo jak będzie scenariusz maksimum, to ty nie pracujesz, ja nie pracuję, pół redakcji wylatuje. Dlaczego lektor nie obejrzał, dlaczego redakcja uniemożliwiła, a to będzie tak, jak towarzysze rumuńscy to oglądali, to zadzwonią do MSZ-u, MSZ zadzwoni do Wydziału Kultury KC, Wydział Kultury zadzwoni do Krwawego Maćka i koniec. Ale za 3 dni dzwoni Małgosia, Tomuś, przychodź z flaszką, cisza jest, no. Nikt tego z oficjeli nie zauważył, ale mówię, to była wpadka na 20, ale takich wpadek jest masę i mogę o nich opowiadać do rana, z tym, że mówię, to zanikło aż do teraz, więc no jeszcze widzę, mi zegar się już kończy, więc także to jeszcze tam, no mówię, właśnie o jakieś wpadki ze z ulicami, no przeczytałem przystanki, no taka robota jak każda inna w końcu, no nic takiego. To właśnie też ktoś napisał, jakiś hejter, że lektor jest ze wsi, i mogą zatrudnić jakiegoś warszawiaka, bo byłem 2 przystanki spóźniony, bo mówiłem, jest ZOO, jest Kino Femina, no, do czego to podobne. No i, ale na szczęście MZK się za mnie odszczeknęło, że to błąd kierowcy, bo kierowcy są na doskok i tak dalej, no i nie wiedział, jak przestawić, a to tam coś tam, no więc tak. Proszę Państwa, no więc tyle mogę powiedzieć, czas mi upłynął, zero, pokazuję same zera stoper. Było mi miło się z Państwem spotkać i tak trochę może tę atmosferę rozluźnić, bo tu same poważne rzeczy, aż głupio mi było, że ja też może powinienem tak wyciągnąć kartkę i jakoś odczytać tak tutaj na poważnie takie expose z danymi statystycznymi, ale ile filmów przeczytałem albo coś, no ale pozwoliłem sobie troszkę tak na koniec, zwłaszcza być łaskawszy dla Państwa i oszczędzić takich przemów. Także bardzo dziękuję, było mi miło. Dziękuję bardzo.